Witamy. Witamy. Dobra. Witamy na konferencji prasowej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niestety w dniu dzisiejszym chcieliśmy poinformować, iż wuja, przepraszam, Jerzy Brzęczek nie będzie już pełnił funkcji selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Niestety była to trudna decyzja, którą się zastanawialiśmy się no, dłuższy czas, ale koniec końców podjęliśmy, mam nadzieję, słuszną decyzję. Niestety żegnamy się z wujkiem Jurkiem, przepraszam, z panem Jerzym Brzęczkiem i miejmy nadzieję, że każda ze stron pójdzie w dobrą stronę. Tak. Więc dziękujemy bardzo wujkowi Jurkowi. Najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Brzęczków i Błaszczykowskiego. Pewnie teraz będzie trenował Wisłę Kraków. Może. Albo wróci do Wisły Płock. Kto wie. Na pewno lepiej tam będzie trenował WF niż w kadrze Polski. Dziękuję bardzo serdecznie. Wuja, wuja! Już nie jest trenerem reprezentacji Polski. Wydawało się, że to może być niezwykle smutna informacja. Teraz będzie nas przygnębiła, która będzie strasznie no, poważna i smutna. Jednak nie, na to wszyscy polscy kibice piłki nożnej czekali już naprawdę od dłuższego czasu. Chyba sięgamy pamięcią do tych niechlubnych występów w pierwszej Lidze Narodów pana wujka Jurka. Przepraszam, pana Jerzego Brzęczka. A następnie no, zwlekaliśmy z tą decyzją. Wszyscy się już jej spodziewali w listopadzie. Aczkolwiek prezes Boniek nie chciał zwolniać nikogo przed świętami. Musiał poczekać. Wyczekał na odpowiedni moment i kabum! Na początku stycznia, no może nie tak, może bardziej to jest środek teraz mamy stycznia. Wtedy decyzja zapadła, klamka zawieszona i ku uldze kibiców. Mnie, kibiców reprezentacji Polski, nie ma już wujka Jurka na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Czy to dobrze? W większości raczej tak. Twierdzimy, że każdy czas był najlepszy, by zwolnić wujka Jurka. Tutaj taki cytat z Krzysztofa Stanowskiego. Tak jest. Czekaliśmy z niecierpliwością, kiedy w końcu prezes Boniek będzie miał no, cojones, żeby podjąć taką decyzję. Ostatecznie wykonała się ta decyzja jeszcze przed Euro 2021. Wszyscy się baliśmy, że na Euro pojedziemy jeszcze z wujkiem, jednakże już wujka pożegnaliśmy, odstawiliśmy tam z kiełbasą, dobrą wódką, całym tobołkiem, poklepaliśmy po plecach. Wujek, dzięki serdeczne, ale niestety żegnamy się i musimy się rozejść każdy w swoją stronę. Patrząc na no dość niezbyt świetne wyczyny kadry wujka Jurka, które jechały w tak zwanym picu, który był tutaj uznany przez panią Domagalik, że tak leci na takim picu Jurgen Klopp, Pep Guardiola. A to na picu jechał przecież Jurek Brzęczek, który wykorzystywał jeszcze potencjał kadry Adama Nawałki, po czym no, ten pic się zaczął kończyć i wszystko zaczęło wychodzić na jaw, że wujek Jurek nie panuje nad kadrą i wszystko zaczyna się rozsypywać jak no, domino, jak domek z kart. I a teraz pan Brzęczek już jest poza grą. Wcześniej był w grze, teraz już jest poza nią. Zobaczymy, czy będzie nowa biografia pana Brzęczka. Czy dowiemy się z nowych, ciekawych faktów. Jak to umie tańczyć, czy też śpiewać. Albo z kim to nie miał do czynienia w swojej karierze piłkarskiej. Chociaż to by było znacznie ciekawsze. Ale jedno trzeba przyznać. Tak jak wielu już cytowało, pan Brzęczek powinien być szczęśliwy obecnie. Boli, bo boli, co zwolnienie. No nikt nie lubi być zwolniony, tak? Prawda? Prawda. Jednakże powinien być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Czemu? Ponieważ teraz nie będzie mógł mówić o sobie jako o
kompletnym przegranym, lecz o wygranej sytuacji, bo jeżeli kadrze na Euro nie wyjdzie, albo nie daj Boże nie awansuje na Mistrzostwa Świata, to wtedy będzie mógł mówić, przepraszam, przecież gdybym ja był trenerem, gdybym ja cały czas, wuja Jurek, trenował kadrę, to byśmy awansowali. Oj tak. To na pewno ja bym wykorzystał potencjał Lewego, Milika, Żylińskiego, Szczęsnego, wszystkich. Wszystkich bym wykorzystał. I tak będzie mógł opowiadać swoje różne farmazony, jak to by tej kadry nie doprowadził na same szczyty. Aczkolwiek dobrze wiemy, że to był ostatni dzwonek, żeby jak najszybciej się z nim pożegnać. Ale on powinien być szczęśliwcem, bo odchodzi jako człowiek, który miał dodatni bilans, bo 12 zwycięstw, 7 porażek, jeżeli się nie mylę, czyli generalnie na plusie, nie było tak źle, było kilka w miarę okej spotkań, więc do najgorszych trenerów reprezentacji Polski to on się zbytnio kwalifikować nie będzie, patrząc choćby na statystyki, ale bądźmy szczerzy, statystyki czasami nie grają, czasami po prostu trzeba włożyć coś więcej. Robert, kiedy ja z tobą rozmawiałem? Kurczę, czy to było w niedzielę, czy jeszcze w poniedziałek? Kurde. Ajajaj. Robert, nie będzie już wujka Jurka, tak? Wujek Jurek odchodzi, Kuba też nie będzie grał. Już będziesz mógł być spokojny. Żadnego Kuby na zgrupowania kadry nie będzie. Będziesz mógł być spokojnie kapitanem. Nie będziesz musiał się bać o opaskę, tak? Wujka już nie będzie, Robert, spokojnie. I tak doszliśmy do tego, że mamy portugalskie koło ratunkowe. Paulo. To jest Paulo Souza. Wszyscy mówią na niego Paolo, ale to jest oczywiście błąd. Nawet pan sam prezes mówi o nim Paolo. Mówi o nim, że to jest top. Zibi, to jest top. Zobaczymy, czy ten top faktycznie nas uratuje przed klęską, która by nas czekała z wujkiem Jurkiem. Zobaczymy, czy nasza kadra reprezentacji Polski dojdzie do lepszych sukcesów, niż by miała dość ewentualnie z panem Brzęczkiem, albo do żadnych sukcesów pewnie by nie wyszli z grupy na Euro, ani by nie pokazali nic specjalnego w tych marcowych starciach. Baliśmy się o to, że przegrają wszystko. Ale teraz jest nowa nadzieja. Dużo ludzi psioczy w internecie, że kurczę, przecież to może być portugalski wujek Jurek, że to będzie teraz wujek Paulo i będziemy w takiej sytuacji samej, co była obecnie. Ale bądźmy szczerzy, wszystko lepsze niż teraz wujek Jurek było. Szczęście, że mam trenera z zagranicy. Dawno temu nie było trenera z zagranicy, chyba bodajże ostatnim był Leo Benhaker, jeżeli się nie mylę, więc nadzieja jest. Portugalskie koło ratunkowe. I zobaczymy, czy futbol kadr reprezentacji Polski powstanie. A tymczasem to był stand-up i do szybkiego usłyszenia.